Witajcie, nazywam się Ryszard Kowalak i dziś otworzę dla Was saszetkę z 12 serii minifigów kolekcjonerskich od LEGO. Wszystko już omówiliśmy w poprzednim materiale, więc pozostaje nam tylko zajrzeć do środka. A jakżeby inaczej. Raz, dwa, trzy. Wow! Kurka, wiedziałem, że mogą być niespodzianki, ale nie, że aż takie. Albowiem nie ukrywam, uważam tę figurkę za jedną z dwóch najgorszych w serii. No cóż, trzeba się będzie przekonać, czy się myliłem, osądzając ją po zdjęciach. Dobrze, zacznijmy więc od nóżek. Jak widzimy, są nadrukowane bezbłędnie. Co nie znaczy, że uważam je za jakoś specjalnie ładne. Jeśli natomiast chodzi o tors, to mamy tu nadruk zarówno z przodu torsu, jak i na ramionach. Z tyłu torsu żadnego nadruku nie uświadczymy. Główka została nadrukowana z jednej strony, natomiast włosy są chyba najmocniejszym elementem tego zestawu. Mamy tutaj bowiem takie oto srebrzyste pasemka przypominające swym kształtem błyskawice. Jako akcesorium otrzymujemy trzystrunową gitarę. Nie powiem, wygląda na całkiem nieźle odwzorowaną, aczkolwiek na gitarach się nie znam, więc mogę się tutaj mylić. Z tyłu żadnych nadruków nie ma. No i do tego oczywiście podstawka. A tak prezentuje się nasz minifig w całej okazałości. No cóż, trzeba przyznać, wygląda jak Rockman. Mamy tu owłosioną klatę, jak i mnóstwo różnych świecących ozdobników, tudzież ćwieków. Zadbano nawet o takie detale, jak zamek na rękawach. Reasumując, nie powiem, że ta figurka jest zła, ponieważ absolutnie wszystkie figurki z serii minifigurek kolekcjonerskich od LEGO z reguły są dobrze wykonane i wyglądają dobrze. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że ja w żadnym razie nie planowałem i nie chciałem mieć tej postaci w swojej kolekcji. I co gorsza, oznacza to też, że nie mam jednego ze swoich 6 wybrańców. Tylko nie wiem którego. Wychodzi na to, że muszę jak najszybciej otworzyć pozostałe 4 saszetki i udać się do sklepu po pozostałą, brakującą figurkę. To było na tyle na dzisiaj. My widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się.